Dziękuję za zaproszenie. To taka niebywała sesja, bo zaczynamy czymś dobrze. Także dziękuję za rozszerzenie tego rodzaju działalności. No, dziennikarza, ale też działacza stowarzyszeń czy fundacji, czy innych organizacji. Bardzo długo się zastanawiam nad tym, co mam powiedzieć, co powinienem powiedzieć, czy wchodzić w te tryby konferencji naukowej. Ostatecznie zrezygnowałem, mógłbym oczywiście wyciągnąć w miarę ciekawy fragment z przeszłości poznańskich Żydów, zwłaszcza z okresu międzywojennego, czy powojennego, czy z okolic Marca. Ale może też będzie okazja, czy w dyskusji, czy też przy kolejnych konferencjach wszystkim. Raczej bym chciał podzielić się kilkoma refleksjami, a także troszeczkę przedstawić stowarzyszenie. I takich cztery rzeczy chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim zacznę może od hasła pamięci o tych, którzy pamiętają, którzy są tutaj obecni. Chciałbym pokazać kilka slajdów, bo może było łatwiej zrozumieć, czym zajmuje się stowarzyszenie. Chciałbym też opowiedzieć trochę polemicznie o gospodarstwie polsko-żydowskim, poznańskim, wielkopolskim, czarnopolskim, ale przede wszystkim tu lokalnym, wbrew popularstwu i często spotykanym opiniom, jakby nie ma się czego wstydzić, ten dorobek działaczy, autorów, naukowców nie jest wcale taki mały, jak czasem się w komentarzach czy wypowiedziach publicznych o tym mówi. Zakończę, jeżeli zdążę, kilkoma uwagami o pamięci. To sprawa, no, że nie będę rozszerzał, bo może zdążę to powiedzieć. Tak sobie pomyślałem, że warto na tej sesji, która zgromadziła bardzo wielu działaczy, których większości znam, czy znam jako też autorów, ale czasem nie fizycznie, bo przesyłali korespondencję czy artykuł, ale mieliśmy okazję się poznać. Tak sobie pomyślałem, że jest też cała rzesza osób, których tu nie ma. Nie dlatego, że nie zostali zaproszeni, bo to nie jest jakiś wyczut, no oni bardzo często po prostu nie wiemy. Ja chciałbym przywołać taką postać od nich bardzo bliską, bo z moich rodzinnych stron. Zonsowa to taki bardzo skromny człowiek pamięci Czesław Janas, który jest trochę starszy ode mnie, które nie dawało spokoju to, że w Wrocławiu był obóz pracy, Żydzi budowali tam, przygotowywali miejsce pod budowę autostrady, która miała przecinać prawdopodobnie tereny zielone wokół pałacu w Wrocławiu, którego większość Państwa zna. To był majątek chyba Niemca, jeżeli dobrze pamiętam, Harta. Nawiasem mówiąc, moja babcia, gdy była młodą dziewczyną, pracowała tam jako służąca, pracowała tam na tym majątku. Kiedyś powiedziałem, że pan Mieczysław Janas fundował pomnik upamiętniający pracę Żydów na śmierci wielu z nich. Myślałem, że mógł tak naprawdę pracować na Polsce, że bardzo skromny, mieszkający w bardzo skromnych warunkach człowiek, który za pomocą, który dzięki pomocy trochę mieszkańców czy jakichś przyjaciół postawił bardzo skromny postulat, a na nim tablicę z odpowiednim napisem. Myślę, że takich ludzi, o których na mamie trochę wiemy, natomiast takich ludzi, o których nie wiem, jest bardzo dużo. To są ludzie, którzy zadawają smicz, którzy pamiętają gdzieś na lokalnych społecznościach o kolejnej rocznicy, to całą rzeczą nauczycieli, o których pewnie niedużo wiemy, którzy organizują w szkołach Dzień Pamięci o Zagładzie, czy jakieś inne wydarzenia związane z kulturą żydowską. Więc to jest cała rzesza ludzi, którzy przyczyniają się do pamiętania, do tej pracy pamięci. I dlatego sobie pomyślałem, że to, co najważniejsze, czego
nie znamy. Druga taka rzecz, o której chcę powiedzieć, to stowarzyszenie. Nie chciałbym zabierać tutaj w tym tematem bardzo wiele czasu, ale no to stowarzyszenie jest, trzeba chociaż króciutko przedstawić. Ono ma 3 programy. Wydaje przede wszystkim czasopismo. Prowadzi tam spotkań od blisko 3 lat, a kiedy ten spotkań powstał, dzięki temu, że mamy siedzibę, możemy realizować taki program, który nazywamy Otwarta Żydowska. Nawiązuje ta nazwa do ulicy, przy której jesteśmy, ale nie tylko otwarta, czyli no, nie muszę tłumaczyć otwarta na ludzi, na tematy, na różne sprawy. Takim naszym najważniejszym działaniem od 17 lat, teraz wkraczamy 18 rok wydawniczy, jest czasopismo Miasteczko Poznań. Ono startowało w 2003 roku jako inicjatywa właściwie prywatna, osobista, dobra, bez żadnej dotacji przez kilka lat. No, w końcu się jakoś rozruszyło, tak jak wyobraziłem, czasopis poznański, który jest przecież niedawno, chyba 2. To pokazuję Państwu na slajdzie pierwszy numer, tak wygląda, to było broszurowa, 4 wydanie i dzisiaj numeru poruszyłem, może powiedziałbym tak w chwili, a czy to każdy poznański były pokazywane. Pisaliśmy o organizacjach poruszyłych, o poznaniach, którzy się tu urodzili, czyli Jurku Janowskim, Achu Lesmanem, bardzo ciekawy pan z Sokotówka pod Kaliszem. Lucy Wixman, związany jest w ostatnich latach życia z Rolnickim, Miriam Kali, operator, który też ma, no nie można powiedzieć, żeby korzenie poznańskie, ale był bardzo powoli z Poznaniem już związany. Jeśli dla przykładu może kolejny numer, drugi, trzeci numer, tak. Następny, pierwszy numer, taki mieliśmy cykl Krzysia Pamięci, trochę razem zżynając z Johanny Tenzel. Pokazaliśmy zdjęcie, pisaliśmy trochę o różnych bohaterach. Na pierwszym slajdzie, na pierwszym slajdzie widzicie Państwo zdjęcie klasy w Szkole Żydowskiej z nauczycielkami podstawowymi, kantorowo-czarowymi. Tam jest w środku listek taki działacz Haszana Hazeli, który zginął w głębi Rosji. A na drugiej stronie, być może znacie Państwo takie zdjęcie rodzinne Leopolda Sokołowskiego, jego rodziców, jego siostrzyczki, oni wszyscy zginęli, on przeżył. Nie był z Poznania, tylko z Nowego Targu. I to się zakorzenił w Poznaniu, ożenił się i wiele pomocy. Także w Rodzinie Żydowskiej w Poznaniu. Znam Pedrański, bardzo fajny człowiek. Następny slajd. Możecie Państwo spojrzeć, kto do nas pisał, to nie są wszystkie nazwiska. W każdym razie ta paleta autorów jest bardzo duża. Będzie Państwo wiedzieć po tych nazwiskach, może zauważycie, że to nie jest pismo sfokusowane w tak dosłownie na Poznań i Wielkopolskę. Uważamy, że to gospodarstwo kulturowe, polsko-żydowskie, nie ma granic. Stąd staramy się wypisać na taki profil, by zawsze były jakieś materiały historyczne, literackie, czy jakieś korespondencje, czy relacje z jakichś wydarzeń związanych z Poznaniem, czy tylko Polską, ale to na ile rezonują organizacje i współpracują, ale też pokazujemy różne ciekawe rzeczy, które dzieją się w Polsce, także na świecie, no mamy takie dwa kierunki. Te pierwsze, które nas bardzo ważne, to kierunek niemiecki, bo to jest historia też Żydów poznańskich, tylko polskich. Stąd często pokazujemy coś, co się dzieje głównie w Wieliszu Muzeum. No ale także dla nas bardzo ważną obszarem jest Izrael, bo tam mieszkają potomkowie tych, którzy kiedyś mieszkali w Poznaniu, którzy zginęli, czy przeżyli i po wojnie zamieszkali w Izraelu. Też nie chcemy
taka specjalna kategoria dla właśnie tego rodzaju rysów, które jeszcze może nie są naukowymi, ale to jest dużo problemów z tym związanych i z autorami później. I wydaje mi się, że zachowują sobie taki trochę spontaniczny, obywatelski charakter związany z zainteresowaniami. Wybraliśmy do tego drugiego. Oczywiście prosimy za tą cenę, dlatego taką cenę, jaką zresztą nie wiem dokładnie, ale prawdopodobnie gdyby się były punktowane pismem, wielu zwłaszcza młodych naukowców chętnie by zamieszczało artykuły. No dzisiaj jest taka sytuacja w tym środowisku naukowym, że ta punktoza, czy jak to tam nazywają, jest priorytetem i każdy szuka, by uzyskać się różną, uzyskać punkty, szuka przede wszystkim publikacji takich, które dają mu taką korzyść. My jesteśmy dla miłośników. Piszemy więc o filmie, o literaturze, teatrze, o sztukach wizualnych. Nie wiem, czy jest to film, teatr, sztuki wizualne. Także materiały historyczne, wspomnienia, fragmenty książek, które mają być opublikowane. Ukażą się na rynku, poezje, jakieś opowieści o ludziach. Czasopismo jest eklektyczne. Myślę, że każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. To już taka jest nowsza wersja czasopisma. Jakie tam macie Państwo hasła? Można się zorientować o kim czy o czym piszemy. Może nie można się zorientować o tekście, ale tak wyglądają już nowe okładki. Ja później to pismo wyłożę i będzie można sobie zabrać archiwalne egzemplarze. A więc wyszliśmy w okres dojrzałości. Będziemy mieli wtedy około 18. Nie wiem, czy to jest długi okres, czy krótki. Myślę, że raczej krótki. Nie będę tego czytał, co tu napisaliśmy. Ale na pewno misją pisma jest przyczynianie się do takiego otwarcia się na przyszłość, bo właściwie po co się zajmujemy tematem żydowskim. No po to, żeby i dzisiaj, i w przyszłości, bo nie ksenofobii, nie antysemityzmu, byśmy się lepiej zrozumieli. No na pewno byśmy lepiej poznali tę wspólną historię, chociaż to przede wszystkim robią ludzie nauki. No taka jest misja czasopisma. Teraz może przejdę do spotkań. Dzięki miastu Poznań udało nam się dosłownie w ostatniej chwili wejść do budynku przy ulicy Żydowskiej 15a, który był wystawiony na sprzedaż. To jest budynek bardzo ważny. Nie wszyscy może wiedzą, to znaczy większość z Państwa pewnie wie, że sekretarz fundacyjny jest chronią sprawna osób dla Żydów z niepełnosprawnościami, które wyprodukowane w Londynie zostało w 1990 roku. Z imienia Salomona Laca, ale przy tym budynku stoi taki niepozorny, malutki budyneczek, filtrowy, kamienica, nawet pozornie wielka, ale ona w sumie tylko 63 metry, 30 na poziomie pierwszym, 30 w górę. I to jest ten nasz dom i po wielu latach zyskaliśmy pomieszczenie na redakcję, bo do tego czasu redakcja mieściła się w komputerze i w mojej piwnicy, w kartonach. Więc ten budynek udało nam się ocalić przed sprzedażą i teraz nie jesteśmy, jest bardzo zły stan techniczny. W sezonie zimowym nie ma ogrzewania, więc prawie dla nas nie ma. Ale kiedy rozkwita drzewo, piękne drzewo stojące przed budynkiem, wtedy my tam przychodzimy, przylatuje nawet mały ptaszek, który gnieździ się w takim otworze po hydrancie przy naszych drzwiach. No i rozkwita wtedy życie, robimy wystawy, spotkania, prelekcje, małe mikro, pokazy filmowe. Teraz kilka takich zdjęć z tego, co robimy. Nie sposób, proszę Państwa, jakby przedstawić siebie, ale chociaż kilka takich slajdów. Robimy spotkania, to jest spotkanie z dr. Bergman. Robiliśmy je w okazji 110. rocznicy otwarcia oddania synagogi.
spotkania autorskie, szukamy różnych tematów. Świeca Królowa Janostowska, autorka właśnie książki Przemilczany i Pan Duda. To było bardzo ciekawe spotkanie z profesorem Joanną Tokarską-Marty. Na poczkach są, jest Mapolecki, pan profesor Kuczyńska-Koszany. My bardzo często robimy spotkania gościnnie, korzystając z uprzejmości zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Dlaczego? Dlatego, że nasze pomieszczenie to główne, ta salka nasza jest bardzo mała, wchodzi tam 20 kilka osób. Także czasem takie bardziej seminaryjne czy malutkie spotkanie to nie musi. Natomiast jeżeli przypuszczamy, że ktoś jak to Kaskawati zgromadzi naszą publiczność, no to robimy to że w Galerii Miejskiej Arsenał, albo Stowarzyszenie Rodzenia Poznańska, albo w Domu Brytanii, albo przegląd filmowy Domu Krampajarza, no i tak mniej więcej to wygląda. Ja tutaj spotkałem się z Grzegorzem Gaudenem, poznaniakiem, znanym tutaj przez większość Państwa, poświęconego właśnie książce w kresie iluzji. A to z okazji marca zaprosiliśmy do Galerii Miejskiej Krystynę Piotrowską, także związaną z Poznaniem, malarkę, artystkę, Michała Sobermana. I Michał i Krystyna to emigranci marcowi. Było bardzo ciekawe spotkanie. A to spotkanie jako trochę inna działka, którą się intensywnie zajmowało od Cenniczaka. To spotkanie z Oleną Rozenbergiem, to raczej Marek Bochniarz, któremu bardzo dziękuję, jeżeli już jest sobie z nami. Olen Rozenberg to ciekawy reżyser, filmowy dokumentarista, którego o którym pisaliśmy, robiliśmy z nim wywiad, do którego zaprosiliśmy na przegląd filmów i jego dokumentów. Pokazaliśmy kilka ciekawych, między innymi z twórcą znanego filmu, może najbardziej znanego filmu Humus. Ale także film ciekawszy. I robimy od 3 lat, w tym roku będzie 4 przegląd filmu o tematyce żydowskiej. Robimy to, w zeszłym roku robiliśmy to w Domu Krampajarza i w Domu Brytanii, i także takie filmy, które wiedzieliśmy, że zainteresują to są kilka osób, a Marek Boch, nasz twórca właściwie tego przeglądu, ma znakomitą wiedzę i rozeznanie w filmie izraelskim współczesnym, czyli właściwie głównie zajmujemy tylko współczesnymi produkcjami, dokumentami, jakimiś malutkimi filmami, niszowymi. To potrafi odnajdywać i ściągać. Wszystkie te nasze działania są bezpłatne, darmowe, są dla szerokiej publiczności. Możliwe też dzięki dotacji Urzędu Miasta. Tutaj jest Pani Krzyńska, która będzie chyba opowiadała na sesji. Jaki przykład? Robimy wystawy. Te wystawy są takie zawsze bardzo malutkie, bo to jest pomieszczenie. Tutaj było gościnne miejsca, zapraszamy różne stowarzyszenia, czy też jakieś instytucje. I takie organizujemy usiłki. To została o Wąbrowskich Żydach, która była ta przykład organizowana w artyście Wąbrowcu. Ale dla tych, którzy byli ciekawi, którzy mieszkają w Poznaniu, to była taka wypadkowa rzecz o jednej z miejscowości poznańskich, która zajmuje się pamięcią o lokalnych Żydach. Pani Kosińska to zresztą opowie. Organizujemy także oprowadzania wycieczki po centrum żydowskiej dzielnicy, gdyby tak można to nazwać. One są w języku polskim, ale także w języku angielskim. Zdarza się, jak to było w tym roku, kiedy przyjechała grupa z Izraela i chciała poznać Polskę. Co ciekawe, i bardzo chciała chodzić o żydowskiej dzielnicy, ale była bardziej ciekawa poznania, czyli
no nie mamy co pokazywać w Poznaniu, tak? Kiedy ktoś zwiedza Kraków czy Warszawę, to tam to dziedzictwo jest o wiele bogatsze. Ważną, i to jest ta konferencja, ważną taką kwestią jest dla nas pamięć. W jakiś sposób opowiedzieć o wszystkich działaniach, ale od ostatnich, wysiedlenia, 80. wysiedlenia Żydów z Poznania, uczciliśmy taką akcję pamiątkową, rozliczając na murach, na sufach, ogłoszeniu taki specjalny plakat przypominający, no zdjęciami przypominającymi obóz przygłównej, ale przypominamy przede wszystkim nazwiska osób wysiedlonych kwadratami do stolu rosyjskiego. To oczywiście tam jest tylko wybór nazwisk, bo ta lista jest dosyć i tylko część tych nazwisk tam się zmieściła. I to jest korespondująca z tą akcją taka tablica pamiątkowa, która wisi u nas obok siedziby, na której też jest wybór nazwisk osób, które wtedy z Poznania wyjechały. Wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj umieściliśmy osoby, które mamy jakąś taką większą pewność, że zginęły, nie przeżyły Holokaustu. Jeszcze jedna forma pamięci, to właściwie skupiam się na trzech takich wydarzeniach w Poznaniu ważnych. To jest przede wszystkim na Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokaustu, także pamiętam o rocznicy powstania w getcie warszawskim, bo w getcie warszawskim było także wielu poznaniaków i wiele osób z Wielkopolski. A także pamiętamy, to na poprzednim slajdzie, o rocznicy wysiedlenia 13 grudnia 1939 roku z poznańskich Żydów. Takie przychodne pamięci. Reagujemy też oczywiście na jakieś rocznice związane z osobami, ale nie tylko z Poznaniem. To jeszcze jest dostępne miejsce. Możemy przy nim pozostać, skoro przy nazwiskach. Teraz przejdę do tego, co mnie tak bardzo zainteresowało w tym dyskusji publicznym. Tam przypomniałem o tej pamięci. Myślę, że tyle wystarczy w stowarzyszeniu. Tam przypomniałem o tej pamięci osób, które pamiętają, o których nawet nie znamy, dlatego najczęściej. Także chciałbym też troszeczkę polemizować z tezą, iż tak bardzo mało się w Poznaniu robi. Myślę, że jak zaczyna się myśleć i podsumowywać, to człowiek się troszkę chwyta za głowę, bo o wielu rzeczach nie pamięta i prawdopodobnie już kiedyś robiliśmy taki artykuł przypominający dyskusję o synagodze poznańskiej, jak prasową, głównie na Gazety Wyborczej. Powinniśmy pomału pisać takie artykuły, które zbierają tak trochę historycznie, pomagają nam uporządkować to 30-lecie, jeżeli chodzi o różne działania, wystawy, książki, spektakle, jakieś inne działania, bo ich jest bardzo dużo. Kiedy 30 lat temu przyjechałem do Poznania, bo nie jestem stąd, to próbuję się cofnąć pamięcią, to odnalazłem w wydawnictwie miejskim Kronikę Miasta Poznania, była to pierwsza kronika poświęcona Żydom i Niemcom, wtedy taka kronika czarna, na nią mówię. Chociaż oczywiście w kronikach międzywojennych miasta Poznania ten temat żydowski był poruszany często. Natomiast powoli, no, miałem pojęcie, że przyśledziłem, ale nie sądzę, żeby to odpryskało, bo to się to pojawiało. A więc to była ta kronika. W Teatrze Nowym grano spektakl Getto Sobora. Grano to z powodzeniem wiele lat, aż w końcu Korin, tak się reżyser nazywał, i dyrektor już zdjęli ten spektakl, żeby mogli jakoś dłużej go kontynuować. Pamiętam też 1 września
90 albo 1 września 91, bo właśnie 1 września ukazał się apel podpisany na Gazetę Wyborczej, podpisany przez 100 osób, który zwracał ówczesnym władzom miasta Poznania uwagę na stan synagogi i pytał, co jest z tym dziedzictwem żydowskim można zrobić. Wtedy, w latach 90. byłem dziennikarzem czynnym i te pierwsze postacie dla mnie bardzo ważne i które bardzo szanuję, to między innymi pani w czasie jakiegoś robienia materiału, to pani Lucja Nowak z Kamina. Nie sposób opowiedzieć jej historię. Myślę, że większość Państwa wie, która, no, można powiedzieć, własnymi rękoma ten ACLS z ziemi wydobywała i walczyła z powodzeniem o Muzeum Zagłady w Chełmie, zwłaszcza o tę jej część użytkowaną przez jakąś gminę spółdzielnią, bezczeszczoną wtedy, nawet w tych latach 90. To taka z takich autorytetów, które spotkałem w latach 90., o których nie zawsze pamiętamy. Wtedy też poznałem Mariusza Czwojraka z Leszna, który tam pracował wtedy w Poznaniu. I dzięki niemu mogłem poznać jego artykułom. Wiele ciekawych historii z Wielka Polski, bo dopiero wchodziłem w tę tematykę. Pan Mariusz Czwojrak robił też ustawy w muzeum. Bo tam, jak Państwo wiecie, muzeum mieści się między innymi w byłej synagodze. A później co? A później działo się bardzo dużo. Wyszły te kroniki miasta Poznania. Zaczęły odbywać się sesje. To nie jest pierwsza sesja, czy wszyscy to wiemy. Taka bardzo ważna sesja w 1992 roku, zorganizowana przez Instytut Historii, przez profesora Trzeciakowskiego, Topolskiego. Wyszła wtedy książka, zbiór artykułów. Ta sesja była z udziałem wielu zagranicznych wykładowców. Była wtedy Sofia Kamnej, która też później napisała doktorantkę UAM, która później napisała książkę o Wielkim Księstwie Poznańskim. Ja pamiętam sesję naukową poświęconą Naumikowi w Lesznie, sesję studencką organizowaną wokół tematu Stadionu Miejskiego w Poznaniu, czyli obozu pracy w czasie wojny. Była sesja poświęcona Kantorowiczowi, potomkowi rodziny z Poznania na Uniwersytecie. Była sesja, nie pamiętam jej nazwy, z udziałem w UKM-ie. Jest takie koło naukowe dawno na Uniwersytecie, które robi mikrosesje. Trzeba się z niego zaprzyjaźnić na Facebooku, to wtedy się widzi, że robią jakieś sesje bardzo ciekawe. To są małe sesje na Uniwersytecie, ale poświęcone przede wszystkim literaturze. Były sesje w Szremiawie, była sesja w Kole poświęcona historii Żydów z Koła, sesja w Koninie. Nie sposób tego wszystkiego wymienić, ale tych działań było sporo. Książek też jest mało i dużo, zależy, nie dosyć jest zawsze, ale książek jest sporo. Ponieważ mówimy o pamięci, to myślę, że taką lekturą obowiązkową są książki profesora Wolf-Powęskiego. Okej. Profesor Wolf-Powęski. Ja sobie wynotowałem całą stronę książek, które ukazały się o Poznaniu i Wielkopolsce. Samo stowarzyszenie wydało, nie ma tutaj wybitnych osiągnięć, wydaliśmy dwie książki jako stowarzyszenie Haveri Pozachsy Życi i książkę Opowieść o Bronku Bergmanu. Ta wyliczanka, której nie dokończyłem, uczy pokory w formułowaniu takich zbyt prostych sądów. Powiedziałem Państwu, że na koniec coś powiem pamięci, no i dzięki Bogu nie mam czasu, bo ten temat jest bardzo trudny. Nawiążę do profesora Powęski, ona napisała książkę, ile dobrze pamiętam, Brzemię Pamięci. Więc pamięć to jest coś takiego, co przypomina, co może przypominać worek z kamieniami, pod którym się uginamy. Teraz bardzo jest ważne złapać w życiu równowagę
Nie możemy żyć tylko dla przeszłości, ale też dla przyszłości. Więc tych kamieni do tego plecaka należy wsadzić tylko tyle, ile możemy umieścić, żeby nas bardzo nie przygniótł, ale też nie był za bardzo lekki. Więc jakaś taka harmonia. Państwo oczywiście pole bitwy mogliby się tutaj w czasie różnych dyskusji wyjść. I może ostatnie dwie takie refleksje, które sobie wynotowałem, że z tą pamięcią jest taki problem, że właściwie no, lubimy pamiętać, ale taka pamięć, która nie budzi w nas niepokoju moralnego, niewiele znaczy. Nawiążę też do przemówienia Cylińskiego, dyrektora z Auschwitz, Muzeum w Auschwitz, który zadał nam takie pytanie i pozostawił nas z tym pytaniem do teraz i do przyszłość. Powiedział wtedy, że jeżeli nas dzisiaj nie obchodzą syryjscy uchodźcy na Morzu Śródziemnym, to sam się ten Auschwitz wzrusza. No. Tak. I bardzo mi zależało, żeby to przesłanie Turskiego towarzyszyło i udało się jakby razem z Marianem Turskim i z tym przekazaniem dotrwać do końca tej wypowiedzi. Bardzo dziękuję za uwagę. Jestem do dyspozycji. Miasteczko mamy w tym plecaku. Także ktoś zainteresowany może sobie od nas podać. No i zapraszam do współpracy. Dziękuję.